rozpoczęliśmy przyjazdy do Cieszyna kilka lat temu. Wszystko za sprawą tradycji Stowarzyszenia Pułku, który odtwarzam, 10. Pułku Piechoty, który powstał w Cieszynie w 1918 roku. I podjęliśmy taką decyzję, że najlepszym metodą, najlepszą scementowania tej przyjaźni łowicko-cieszyńskiej jest integracja przez sport. W związku z tym, że rok temu było stulecie odzyskania niepodległości, postanowiliśmy rozegrać mecz w strojach retro reprezentacji Polski. Uszyliśmy takie stroje. Łowicz wyszedł i dzisiaj też wyjdzie w strojach z 24 roku. Cieszyn wyjdzie w strojach z lat używanych przez reprezentację w latach 1925-1929. Wracając już do dzisiejszego wydarzenia, podjęliśmy decyzję, aby rozegrać mecz, a raczej dwumecz, bo jeden mecz będzie w Łowiczu, jeden w Cieszynie. Zaczęliśmy od Cieszyna w związku ze świętem Trzech Braci, najważniejszym świętem w Cieszynie. I podjęliśmy decyzję, że najlepszą jakby taką formą też promocji będzie na początku mecz dzieci z Łowicza na Cieszyn. Dzieci wyjdą w strojach reprezentacji. Dlaczego? W tym roku przypada stulecie powstania PZPN-u. Nie ma chyba lepszej metody uczczenia tego święta niż właśnie mecz piłkarski. Najpierw wyjdą dzieci we strojach współczesnych, aby wcieliły się choć na chwilę w trykoty i stroje reprezentantów współczesnych. Wyprowadzał ich były reprezentant Polski Irek Jeleń. Nastąpiło odegranie hymnu, wszystko jak na meczu reprezentacji. Następnie po meczu dzieci będzie rozegrany mecz nasz, Łowicz na Cieszyn. Drugim ważnym powodem, dlaczego rozgrywamy go akurat teraz i akurat w czerwcu, jest powód taki, że za kilka dni będzie przypadało święto 10. Pułku Piechoty, 27 czerwca. Generalnie, pamiętając o tym, że ten 10. pułk tutaj powstał, to w tym roku przypada setna rocznica, kiedy ten pułk opuścił Cieszyn. Jest to dla cieszyniaków może smutna taka historia, ale dla Łowicza dosyć wesoła, bo jeden z batalionów już wylądował, w sensie przeszedł do Łowicza w 19 roku. Czyli dwie ważne rocznice, tak? Stulecie powstania reprezentacji Polski i PZPN-u i setna rocznica wyjścia z Cieszyna do Łowicza 10. Pułku Piechoty. Mecz będzie rozegrany 2 razy 30 minut. Gramy w strojach retro, starą piłką. Zależy nam na tym, aby na stałe wpisać to wydarzenie sportowe w karty wydarzeń sportowo-historycznych miasta, bo wydaje nam się, że jest to doskonała forma promocji tak Łowicza jak Cieszyna.